Dzisiaj postanowiłem sobie trochę ułatwić granie w Timber Champions, dlatego w dzisiejszym filmie wydam ponad 1000 robuxów na właśnie tą grę po to, żeby w końcu wbić się na topkę. Ale jeszcze zanim zaczniemy prosiłbym o zostawienie łapki w górę, subskrypcji oraz dołączenie do Discorda, do którego link jest oczywiście w opisie. No dobra, w takim razie za moment przejdziemy do kupienia jakichś gamepassów, ale jeszcze tak swoją drogą dzisiaj sobie trochę w to grałem i uzbierałem trochę tych rzeczy do craftingu, które w końcu zrozumiałem. Jak widzicie, mogę sobie tutaj stworzyć jakiegoś e, powerful krystala, który nie wiem co będzie robił. Ale no, widzicie, mam wszystkie te rzeczy, tak więc craftujemy go sobie i zobaczymy co za to dostanę. Okej, okay, i widzę, że za 30 minut będę mieć e, boosta do zbierania coinów i gemów, który się będzie zapisywał. Aha, dobra, więc widzę, że działa to w ten sposób, że e, kiedy sobie coś tutaj zrobimy, bo jak widzicie, ten powerful sword też już sobie zrobiłem, dostajemy jakieś boosty i. Po prostu możemy to z czasem ulepszać, dodawając kolejne składniki. Tak więc no serio myślę, że jest to spoko, bo jednak no, będę teraz 3% więcej coinów dostawał i 7% więcej gemów. Także no naprawdę spoko myślę, że jest to. No ale niestety muszę poczekać jeszcze te pół godziny, tak więc na razie nic z tym nie zrobimy. A w tym czasie wejdziemy sobie w ten sklep oczywiście i zobaczę jakie to są gamepasy, żeby stwierdzić, który najbardziej się opłaca kupić. No dobra, może jako pierwszy kupimy najtańszy gamepass, no bo jak widzicie mam tylko 75 miejsca na pety, także no nie jest to wcale tak dużo, więc kupimy sobie może na razie plus 50 pet storage za 100 robuxów. No i dobra, kupujemy go tutaj, taki tańszy gamepass akurat. I widzę, że pojawił się za mną jakiś kryształ, ogólnie nie mam pojęcia co, co, co to znaczy, ale no jest coś takiego. Tak więc, no nie można może napiszecie mi w komentarzu co to oznacza ten kryształ, no ale mimo wszystko kupiliśmy, jak widzicie mamy już 125. Miejsca, także przejdziemy, może, sobie do drugiego gamepassa, bo ten nie jest wcale taki dobry. No i dobra, myślę, że drugim gamepassem, który sobie kupimy, będzie już taki, no, znacznie droższy od poprzedniego za 300 Robuxów. E, szybsze otwieranie jajek. No bo wiecie, jednak, jak sobie awczę i otwieram te jajka, no to e, przydałoby się jednak trochę więcej tego otwierać, żeby szybciej mytikale dropiły. Tak więc kupimy sobie tego za 300 Robuxów. No i dobra, kupujemy. I dobra, kupiłem go już w sumie, zobaczymy, jak szybko to działa. Spróbujemy otworzyć jakieś jajko. I dobra, widzę, że tak z dwa razy szybciej chyba się otwierają te jajka. Zobaczcie, teraz sobie otworzę trzy, no i dosłownie momentalnie to dropi, tak więc serio spoko. Więc tak jak w tamtym czasie dropnąłbym na przykład, nie wiem, 300 petów, to teraz na przykład będę mieć już ich 600 przez 20 minut, na przykład, jak sobie afcze. Także na serio myślę, że jest to spoko Game Pass. Dobra, czyli aktualnie wydaliśmy 300 Robuxów plus 100, no to jest 400. A mamy budżet na dzisiejszy film tak, no ponad 1000. Tak więc myślę, że idealnie teraz będzie pasować Game Pass Mega Lag za 700 Robuxów. To jest serio chyba najdroższy Game Pass, który kiedykolwiek kupywałem. Więc no naprawdę trochę szkoda mi tych Robuxów, ale jednak jeżeli będą mega dobre pety, to myślę, że warto. No i dobra, 700 Robuxów, tak więc kupujemy. No i dobra, kupiłem go już oczywiście. Tak więc jak wcześniej było pokazane, że mam szansę 1.6, teraz mamy 4.59, tak więc Trzy razy więcej, tak mniej więcej? Eee, no nie, mniej więcej trzy razy większe szanse teraz mamy, mimo wszystko jest to serio spoko. Tak więc, no, mam nadzieję, że to serio trochę przyspieszy. Bo jak widzicie, no, siedziałem tutaj przez ostatnie jakieś, no, praktycznie cały dzień i tylko trzy Mythicale dropnąłem, więc nie jest to najlepszy wynik. A teraz mam nadzieję, że będzie tego jednak trochę więcej, bo chciałbym trochę wam porozdawać na live'ach, które zacznę robić już za niedługo. W ogóle widzę, że można też robić gifty z gamepassów, więc mogę kupić dla siebie albo dla kogoś i później w trade'ach chyba je można dawać. Tak więc na live'ach też sobie myślę, że jakieś gamepassy może porozdajemy. No ale to jeszcze trochę poczekamy do tych live'ów, zobaczymy jak to z nimi będzie, ale mam nadzieję, że za niedługo będą. Ale dobra, chciałbym jeszcze jedną rzecz przetestować. Jak teraz mamy szczęście 4,59 to. Zobaczcie, czy zmieni się coś, gdy użyję jakiegoś boosta. Na przykład Ultraluck, jeżeli użyjemy, to teraz mam 8,6. Ok, i jeżeli użyję do tego zwykłe szczęście, to mam już 10,6. Ok, teraz na taką. na tego Mythicala jest naprawdę serio duża szansa. Jestem też ciekawy, czy jeżeli teraz bym użył jakieś boosty kolejne, przykładowo znowu Ultraluck, to czy tylko by mi się czas przedłużył, czy miałbym jeszcze większe szczęście, ale. Yy... Wiecie co, w sumie, może to sprawdzimy? Dobra, użyję tego utralaka już. No trochę mi go szkoda, no ale zobaczymy. I przedłuża to niestety tylko czas, no ale dobra, teraz mam sporo czasu, by je pootwierać. Tak więc, dobra, ja sobie tutaj będę i je, otwierał i za niedługo do Was wrócę, zobaczymy, co mi dropnie. No i dobra, już jestem, siedziałem tutaj tak mniej więcej z godzinę i sobie to wszystko pootwierałem, jak widzicie trochę tego tutaj podropiłem, no ogólnie to dropnąłem całkiem sporo tych petów by z i jednego mythicala ogólnie, tak więc no brakuje mi tylko jeszcze jednego i będę mógł zrobić golda, który będzie na pewno mega mocny, on będzie mieć statystyki, nie wiem, z miliony jakoś, tak obstawiam. I widzę też, że te pety mają e, enchanty na monety, ale ich nie będę zakładał, bo no, gemy raczej bardziej mi się przydadzą, bo za coiny w tym momencie nic nawet nie zrobię. E, mogę cztery razy ogólnie zrobić goldy z tych petów, tak więc no, sobie to na pewno tutaj zrobię. I jakie oni mają enchanty? 20% krystali, walk speed, krystale, coiny i walk speed, tak więc no nie najlepsze w sumie, więc zrobimy toksika. I dobra, 20% coinów, no dobra, zawsze coś ogólnie. Tak więc ciągnę sobie tego Mythicala i załóżmy tego BuyZ. No i dobra, e, mamy teraz serio spoko, pety, tak myślę przynajmniej. Tak więc no widzę, że ogólnie ten. E, ten mega luck, ogólnie myślę, że serio spoko. spoko jest gamepassem, no bo jakby serio dużo tego mogłem pootwierać. I też te przyspieszanie jak no bo zobaczcie, jak szybko to leci, kiedy tak sobie kliknę. Dosłownie momentalnie się otwierają te jajeka, tak więc serio spoko. W ogóle mogę już zakręcić tym kołem fortuny, także pójdziemy sobie zakręcić od razu. I dobra, oby wypadło coś dobrego, jest lak. No, w sumie lak jest zawsze spoko, bo jakby wiadomo, mogę sobie te szanse na pety powiększyć. Swoją drogą, e, powinienem już mieć tego powerful krystala. Tak, mam. No i dobra, zobaczcie. Ja teraz ogólnie dużo więcej z tego zarobiłem. No w sensie, może nie dużo, ale zawsze coś. E, pójdę sobie może teraz jeszcze po filmie pofarmić trochę tych rzeczy, jednak, żeby dużo, dużo lepiej farmić, byłoby naprawdę super. W ogóle teraz mi się przypomniało, że jest tutaj takie coś jak questy i serio dłuższy czas tego w sumie nie odbierałem, tak więc, no, zbiorę sobie tu, ale za dużo z tego się nie dostaje z tego co widzę. No dobra, odebrałem sobie już wszystkie. W ogóle statystyki moich petów to jakieś 5 milionów i fajnie byłoby kiedyś pójść po jakąś topkę, żeby chociaż być w top 100. Byłoby naprawdę super. Jak widzicie, tutaj już siedzę w grze jakiś dzień i 4 godziny, także, no, serio, myślę, że jest to dość sporo. A w tym filmie myślę, że to już będzie na tyle, także. Zapraszam Was do obejrzenia przednich filmów. Zapraszam Was też na live y i na Discorda, do którego link jest w opisie. Tak więc na tyle i Siema.